Witam wszystkich w kolejnym filmie u mnie na kanale. Trochę taki nietypowy początek dnia, bo nigdy nie nagrywałem rano oprzętu. Mamy godzinę 7:10 chyba dokładnie. Jeszcze trochę zaspany jestem, ale zaraz się rozbudzimy. No i w dzisiejszym filmie nie mam pojęcia, co będziemy robić, bo planów jest dużo, za dużo. Nie mam pojęcia, od czego by tu zacząć najpierw. Może pierwsze, co pokażę, to furtkę, która będzie dzisiaj montowana. Taka oto furtka, wyschło. Ale będzie rysać. Widziałem. Nie, trudno. To coś, to jest żące takie. To będzie przymocowane do ściany. Na szpilki w ścianę wkręcone na wylot. Dokręcone. I będzie trzymało się. I to będzie ta furtka tam na odchowalni. Będzie się przesuwała na ścianie. To zobaczycie, jak będzie zamontowane, jak to będzie wyglądało. No, także dzisiejszego dnia, nie wiem czy dokładnie dzisiejszego filmu, w dzisiejszym filmie, ale w dzisiejszym dniu przyjeżdżają cielaki. A jak, ja to nie będę na razie mówił. Dopiero jak przyjadą, więc nie wiem właśnie czy w tym filmie, czy w następnym, najwyżej by się wrzuciło, zależy ile w tym filmie mi zejdzie. No, ale mi się wydaje, że nie będę robił jednego filmu z tego, zrobimy dwa. Dzisiaj głównie o mieszaniu suchego TMR-u będzie. Suchego TMR-a będziemy mieszać. No a jutro najwyżej zrobimy filma z cielaków od razu, jak przyjechały. Nagram dzisiaj, jak przyjadą. Dzisiaj weterynarz od razu ma przyjechać. I jutro się wrzuci na film następny. Właśnie przyjazd cielaków, a dzisiaj zrobimy głównie taki przygotowawczy do nich, czyli suchego TMR-a. Dobra, nie przedłużam, ja się biorę do roboty. Idę rozdać tutaj, idę rozdać za stodołę i widzimy się przy... Nie wiem, czy z zakładania furtki będę coś nagrywał. No widzimy się chyba przy mieszaniu paszy. Dobra. No i ja jeszcze tak na szybko te dwa płoty umyłem, te bramy tu środkowe i furtka wygląda tak, się prezentuje. I trzeba będzie jeszcze dorobić dziurę i coś wkładanego, żeby zabezpieczenie na wszelki wypadek, żeby nie otworzyły. Przesuwna, ładnie. Nie będę przesuwał do końca, bo tu świeżo pomalowałem, żeby to wyschło, ale ona będzie wchodziła tu na to. To jeszcze trochę można poszlifować, żeby tak nie wystawało, żeby żaden na pewno nie zahaczył. Ale ona głównie będzie otwarta, także nie powinno być problemów z tym, żeby któryś tam zahaczył o to. No, ja tu ogarniam, jadę po słomę, pościelimy. Białkować jednak nie będziemy, bo się nie wyrobimy. I pościelę i będę mieszał suchego TMR-a. Będę zaczynał mieszać. A one tutaj długo nie będą, bo one będą tu jakoś miesiąc, nawet może nie. Nie no, miesiąc, koło miesiąca coś tu będą. Więc później się ogarnie, jak pójdą. Za 2-3 miesiące trzeba kupić następne, także wtedy na spokojnie się ogarnie. Pobiałkuje ładnie. Płoty może się poprzerabia, pomaluje i będzie lepiej. Dobra, także co? Ja lecę po słomę. Lecę po siano i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Znowu nie przy mieszaniu paszy. Cały dzień, kurde, coś.
to mnie tata wołał tam do innej roboty, to coś, ciągle coś, bo kurwa i się nie wyrobiłem tak jak chciałem się wyrobić. Cielaki przyjechały już z 20 minut temu, ale szybko jeszcze pościeraliśmy, bo o wiele za szybko przyjechały niż się umawialiśmy, ale no, trudno, to pół biedy. Tylko jedyne co, to nie ma TMR-u dla nich. Teraz będę mieszał dopiero paszę i trzeba później znowu paszową zamieszać. Wiem, że i tak tu nic nie widać, ale teraz wam się wyświetli, ile zboża daje na pasowóz, ile i czego śrutuje do tego całego tenera i co, i widzimy się przy mieszaniu pasowozu. Dobra, no i teraz do mieszalnika od razu dosypuję Bronhofit, takie ziółka na płuca i do tego Premix Kalber Profi. I na to co namieszałem z paszy, śruty namieszałem coś koło 400, 500, 600, 700, 800. Coś koło 800 kilo zbóż. Wszystko namieszalnik i teraz dodajemy do tego 25 kilo tego Kalber Profi i 1,5 kilo Bronhofitu. Tu taczki nawalone, worków pełno z paszą, bo wczoraj szybko wywalałem, żeby było miejsce w mieszalniku do mieszania paszy dla cieląt. Dobra, cykniemy tak. Tu dodamy teraz w środek ten Bronhofit. Zawalimy go Premixem, odpalimy. No i teraz chwilę się pomiesza, żeby to się ładnie przemieszało do tego Bronhofitu i do tego Kalber Profi i Bronhofit najmniej idzie, więc wrzucam to do mieszalnika, żeby to wymieszać dokładnie. I co? I widzimy się za chwilę. No i zaczynamy mieszać paszowoza do cielaków. Tu mamy śrutę sojową i się tak zastanawiam, bo mamy 10 worków, łącznie 250 kg. Czy podzielić to pół na pół, po 125 kg na jedną porcję, czy najpierw 100, a później drugi paszowóz tam za 2-3 tygodnie 150. Tak się zastanawiam właśnie i nie wiem, chyba podzielimy to na pół, może będzie lepiej, po 125 kg na jedną porcję zrobimy. No a jak będę mógł to w ogóle odwiązać? A spokojnie. Gdzieś. Dobre pytanie, gdzie? Ale miałem noża ładnego, firmowego, kurde. I chyba już takowego noża nie mam. Co mi się stało z nożem? Ja go brałem tu. Żeby rozciąć worek Kalber Profi. I gdzieś, o jest, tu jest mój nożyk. Dobra, to ja wrzucam tą soję
bo może zrobimy najpierw 100 kilo soi, a potem na drugi paszowóz zrobimy 150. No jest nawalone jest towaru, nie? Co powiesz? Co powiesz? Tak, go powiedzieć. No nie wiem, zadowolony z cielaków? Czego? No. Nie można jeszcze mówić, jakie to są, ile ich jest, bo ten film wleci pierwszy, a drugi dopiero wleci z przyjazdu, jakby co, więc... Ale wyjebało. I ogólnie TMR-a mamy już wywalonego. W sumie nie nagrywałem, bo się spieszyłem, bo za chwilę weterynarz jeszcze przyjeżdża i nam parę minut zostało, ale coś mamy nagrane. Wyszła tona 300 na wadze. Jademy wywalać, wywalania już nie ponagrywam, bo bym musiał cielaki pokazać. A cielaki dopiero zobaczycie w kolejnym filmie, także co? To by było na tyle w tym filmie, taki krótszy film, coś tam posklejamy. Coś tam posklejamy i mam nadzieję, że się podobał. Standardowo 250 łapek w górę i kolejny film. Następny już wiecie, jaki będzie. Z nowych cielaków pokażemy wam. Pokażę wam, jakie ładne przyjechały. I co? Także no, tak jak mówię, w tym filmie to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.